Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Trzciołek, jestem strategiem rynku stopy procentowej w PKO Banku Polskim. W dalszym ciągu kontynuowane jest zakładane przez nas odreagowanie wycen polskich papierów skarbowych. Po tym, jak instrumenty w sektorze 10-letnim przekroczyły poziom 3,60 na początku lutego, notowania zeszły obecnie nawet poniżej 3,30%. Za polem do tak zauważalnego ruchu w przeciągu zaledwie miesiąca przemawiała kombinacja czynników lokalnych oraz zagranicznych. Wyceny obligacji w Polsce wspierane były przez solidną sytuację fiskalną, gdzie budżet w grudniu zanotował niższy deficyt niż w latach ubiegłych, niższą podaż papierów skarbowych na rynku pierwotnym, która w marcu może pozostać na poziomie zbliżonym do niecałych 10 miliardów z lutego, przereagowania oczekiwań inflacyjnych na świecie, które odsunęły się od szczytów, kierowane m.in. spadkiem inflacji w pierwszych miesiącach tego roku. Dodatkowo nadal gołębie pozostaje nastawienie RPP, a członkowie uważani za jastrzębi twierdzą, że Rada może nie zdecydować się na podwyżki, nawet jeśli inflacja znajdzie się zauważalnie powyżej celu inflacyjnego. Ostatecznie, po silnym wzroście na rynkach bazowych, doszło również do korekty spadkowej rentowności, co w momencie, kiedy nie jest motywowane awersją do ryzyka, wspiera wyceny również na rynkach wschodzących. Te czynniki powodowały, że w krótkim terminie ignorowane były czynniki, które mogłyby prowadzić do wzrostu rentowności, które pojawiały się w ostatnim czasie. Wysoki wzrost PKB w Polsce, przekraczający 5% w czwartym kwartale przy wysokiej kontrybucji inwestycji, dodatkowo wspiera perspektywy dla dobrego wyniku budżetu państwa. Presja ze strony wynagrodzeń na wzrost inflacji na razie jest ignorowana przez RPP. Jastrzębia retoryka Fed utrzymuje obligacje w USA na relatywnie wysokim poziomie, jednak wpływ tego czynnika był bardziej widoczny na globalnych rynkach akcji niż na instrumentach dłużnych na rynkach wschodzących. Ministerstwo Finansów na początku tego roku emituje mniej obligacji niż miało to miejsce w ostatnich 2 latach. Po tym jak w lutym sprzedano papiery za niecałe 10 miliardów złotych, w marcu przeprowadzony zostanie jeden przetarg regularny oraz jeden zamiany, gdzie podaż może być zbliżona do 10 miliardów. Taka strategia oznacza, że pomimo relatywnie wysokich potrzeb pożyczkowych, które zostały zaplanowane na poziomie 181,7 miliardów złotych, ich rzeczywista wielkość może zostać zredukowana w tym roku. Obecnie sfinansowano już 46% tegorocznych potrzeb pożyczkowych, co może sugerować, że w kolejnych miesiącach podaż również nie będzie istotnie rosnąć. Redukcja potrzeb pożyczkowych w dużym stopniu może wynikać z dobrej sytuacji budżetowej. Deficyt fiskalny w roku 2017 okazał się zdecydowanie niższy niż w latach ubiegłych, nawet pomimo jego zauważalnego wzrostu w ostatnim miesiącu roku. Ponadto nadwyżka budżetowa za styczeń okazała się nawet wyższa niż w roku ubiegłym, co w połączeniu z komentarzami płynącymi ze strony ministerstwa może okazać się, że założony w budżecie deficyt na poziomie 2,7% PKB mógł być zbyt pesymistyczny. Oczekiwania inflacyjne po tym jak na koniec stycznia osiągnęły najwyższe poziomy od blisko roku, ostatnio zanotowało spadki. Słabsze dane gospodarcze, wycofanie się EBC z dyskusji na temat zmiany forward guidance oraz spadek cen surowców kierowały taką zmianą nastrojów. Łagodnym nastrojom płynącym zarówno ze strony EBC, jak i RPP towarzyszy spadek inflacji na początku tego roku. W Polsce dane za styczeń pokazały zejście CPI poniżej 2%, co odsunęło dyskusję na temat podwyżek stóp procentowych w 2018 roku. Natomiast niższe tempo wzrostu HICP, którego szybki szacunek za luty wyniósł 1,2% rok do roku, dały argument dla grona gołębi w Europejskim Banku Centralnym. Dziękuję za uwagę. W razie pytań zapraszam do kontaktu.